Polska dziś jest państwem przede wszystkim opartym na węglu, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, co w perspektywie tych celów klimatycznych Unii Europejskiej jest szczególnie trudne i my wymagamy pewnego szczególnego podejścia i odpowiedniej ilości czasu, żeby dokonać transformacji energetycznej. Można się oczywiście kłócić, czy ta transformacja, odejście od węgla jest dobra. Z naszej perspektywy jest to pewna rzecz zastana. My nie mamy na to wpływu. Na to, na co mamy wpływ, to właśnie skąd te energie będziemy pozyskiwać, czy to będzie rynek, czy to będą jakieś nasze moce własne. W strategii, którą KGHM przyjął pod koniec zeszłego roku, założyliśmy, że do 2030 roku chcemy osiągnąć połowę jakby mocy zużywanej, połowę energii z naszych własnych źródeł. Podpisujemy się pod tymi celami strategicznymi, które przyjęło Ministerstwo Energii, czyli że energia musi być stale dostarczana, musi być bezpieczna, musi być oczywiście zgodna ze wszystkimi regułami, natomiast to musi być energia nasza, co nam zagwarantuje po prostu bezpieczeństwo tych dostaw. W grudniu zeszłego roku przyjęliśmy nową strategię, już przygotowaną pod wodzą prezesa Marcina Kludzińskiego, jakby przez jego zespół. Ta strategia zakłada, że do 2030 roku połowa całej konsumowanej przez nas energii elektrycznej będzie pochodziła właśnie z tych źródeł własnych lub źródeł na wyłączność. I to będą zarówno właśnie na przykład farmy fotowoltaiczne umiejscowione obok naszych zakładów produkcyjnych. Jesteśmy przede wszystkim ulokowani na Dolnym Śląsku i tam jak najbardziej też będziemy szukali takich farm, z którymi moglibyśmy podpisać umowę, czy które moglibyśmy pozyskać, wybudować. Z drugiej strony my oczywiście myślimy też o właśnie o takiej długofalowej współpracy z firmami z całej Polski.